Cześć, z tej strony Nykosia. Przychodzę dzisiaj do Was z ciekawym odcinkiem, ponieważ tydzień temu napisała do mnie firma Garrett Electronics i wysłała mi coś takiego. Co to dokładnie jest, to powiem Wam w tym odcinku już za chwilę, tak więc zapraszam do oglądania. Tak więc jak możecie zobaczyć po opakowaniu tutaj na filmiku, jest to bezprzewodowa lokówka automatyczna Garrett Beauty Curly. Można by powiedzieć, że to jest coś całkiem nowego od firmy Garrett, ponieważ wcześniej produkowali oni smartwatche, a w tym momencie postanowili wprowadzić na rynek produkty beauty. I właśnie dostałam możliwość zareklamowania tej lokówki tutaj, na tym kanale i jestem z tego bardzo szczęśliwa. No i gdy otworzymy opakowanie, zobaczymy coś takiego. To jest tak śliczne, w sensie naprawdę, pomijając fakt, że ta lokówka wygląda troszkę inaczej niż wszystkie lokówki, z których korzystałam do tej pory na planie czy w domu, bo też mam już jedną lokówkę, to właśnie zszokowało mnie to, że ona ma coś takiego. I to ma wkręcać moje włosy do środka, więc zobaczymy za chwilę, jak to będzie wyglądać. A poza tym to mogę sobie ustawić, jak bardzo chcę nagrzeć tą lokówkę i w którą stronę chcę zakręcić ten loczek. Więc tak, ja dostałam lokówkę, a Garrett dostanie ode mnie challenge, czyli spróbujemy odtworzyć fryzury z lat 40-tych, 50-tych za pomocą tej właśnie lokówki. I zobaczymy, czy sobie poradzi z tymi fryzurami, bo zazwyczaj takie fryzury robi się przy pomocy papilotów, żeby się trzymały jak najdłużej, a moje włosy są straszne i nie wytrzymują dłużej niż 4-5 godzin w takich fryzurach i się od razu prostują, tak więc zobaczymy, jak sobie lokówka poradzi z zakręceniem takich grubych, gęstych włosów. A za to Wy dostajecie od firmy Garrett Electronics i ode mnie prezent. I jest to kod rabatowy na produkty Garrett, który brzmi Lykosia20. Z tym kodem podczas zakupów na stronie internetowej dostaniecie 20% rabatu na wszystkie produkty, które tam się znajdują, tak więc polecam z całego serduszka, zachęcam do zakupu. Wiem, że zaczął się nowy rok szkolny i można tam kupić poza produktami beauty, czyli lokówkami, czy szczoteczkami sonicznymi do twarzy, czy masażerami i innymi tego typu rzeczami. Można kupić też smartwatche na przykład. I mogę Wam powiedzieć, że ja się zastanawiam nad zakupem jednego dla siebie, ponieważ jak wiecie, moje zdrowie ostatnio trochę siadło, a te zegarki są super nowoczesne, łączą się i ze sprzętami Apple'a, które ja posiadam, i ze sprzętami Samsunga, które też posiadam. I dzięki temu będę mogła kontrolować swój stan zdrowia bez sięgania po jakieś specjalne pulsoksymetry, ciśnieniomierze czy inne rzeczy, które dużo miejsca zajmują i dużo czasu też zajmują, więc polecam. Tak więc skoro już sobie pogadałam, to najwyższa pora wypróbować to cacuszko i muszę przyznać, że sama jestem podekscytowana, a z drugiej strony troszkę przerażona, jak to będzie działać, bo jak już mówiłam, to ma wciągać moje włosy do środka. Poza lokówką dostajemy oczywiście też grzebyczek, który jest w pudełeczku i dostajemy też taki zamszowy pokrowiec na to oraz ładowarkę, żeby ładować tą lokówkę, bo przypomnę, że jest bezprzewodowa, no i trzeba ją naładować. I ponoć praca tej lokówki na jednym ładowaniu daje 30 minut korzystania z niej. Nie wiem, czy zrozumieliście, bo powiedziałam to trochę nie po polsku. Tak więc muszę przyznać, że to jest dość sporo. Dość sporo jak na zakręcenie jednej głowy, że tak powiem, i zrobienie burzy loków. Trochę więcej może to zajmować w przypadku fryzur epokowych, ale to cóż, zobaczymy. Dobra, ja sobie postawiłam tutaj lustro przede mną, dokładnie tutaj, więc jeżeli będę patrzeć się w tą stronę, to dlatego, że patrzę się w lustro. I jeżeli byście słyszeli jakieś szuranie, to moje myszątka właśnie się obudziły, nie wiem czemu, zrobiły to o 13, ale obudziły się, wyszły pobiegać i wyszły zjeść. Tak więc tutaj stoi moja lokówka, postawię sobie ją troszkę wyżej i zacznę od spięcia włosów. Mam nadzieję, że lokówka poradzi sobie z tym, że ja mam z tyłu odbarwione włosy i to jeszcze z odrostem, okropnie to wygląda, no ale dobra. No i zapnę sobie górę, zaraz wracam.
Dobra, włosy już spięte, mam poczucie tego, że nie wiem co robię i chyba zaczynamy od włączenia lokówki. W tym momencie nie mam okularów, więc jakby się gubiła ostrość, to dlatego, że nie mogę jej fizycznie złapać, bo nie widzę tego, czy jestem ostra, czy nie. Dobra, kręcimy tu. ...150, 170, 190. Czas 12. W pełni naładowana. Ona tak do mnie przyjechała, ja jej w ogóle nie dotykałam wcześniej. Aha, i to chyba oznacza, że się grzeje. Taki znaczek z falującym czymś. No dobra, i co to? To się kręci, tak? What? Dobra. Przeczytałam instrukcję, tu się zaczyna grzać, ten środeczek obrotowy. Czekam, aż się nagrzeje. No i co? Zobaczymy, jak to będzie. Muszę się zastanowić najpierw, jak to zacząć kręcić. Na pewno całej głowy nie zakręcę, bo ja jestem ułomna i nie sięgam po prostu tyłu. Plus, no mam dość krótkie te włosy, nie? Więc już, co prawda nie są tak krótkie jak na przykład w lutym, gdzie te włosy były dosłownie dotąd, tak do ucha miałam je ścięte, ale no dobra, poradzimy sobie jakoś, damy radę. No i standardowo grzywka incydent, czyli trzeba... A, jeszcze ten... Chwila, się ten spray do włosów, żeby się trzymały. A few moments later. Wróciłam, w tym czasie lokówka się nagrzała i ja zaczynam od wydzielenia sobie pasma. I to jest fantastyczne, że to ma taką osłonę, bo ja to sobie mogę normalnie położyć na kolanach w tym momencie i się nie parzę. A przy poprzedniej lokówce, jak chciałam sobie peacefully zakręcić włosy do szkoły, to już wtedy miałam taką sytuację, że sobie oparzyłam, słuchajcie, tutaj czoło i miałam taką czerwoną krechę i z taką czerwoną krechą musiałam iść do szkoły. I co, mam to tak położyć? I co, i nacisnąć? O, nie umiem. I co? O Boże. Is it już? Oh! Jest super! Czy ja to dobrze zrobiłam? O mój panie! Jaki księżniczkowy jest ten noczek, matko! Wow, dobra, okej, dobra. Tu widzę, że my mamy tutaj z najwyższej klasy lokówką do czynienia. Dobra, lecimy z kolejnym pasmem. Nie czuję temperatury przy skórze głowy, więc nie umiem powiedzieć, czy już, czy nie już. Bo wcześniej, jak wiecie, jak przywinęłam sobie tą lokówkę tak na wysokość twarzy i czułam na twarzy tak trochę ciepło, bijąc od tej lokówki, to byłam w stanie powiedzieć, czy już czy po 10, czy po 20 sekundach należy puścić. Ojoj, a co tu się stało? Dobra, taki messy loczek wyszedł. Dobra, to chyba trzeba zrobić tak. Oddzielamy włosy, tutaj te zakręcone. Well, no takiej jazdy to ja się nie spodziewałam. Boże, wygląda jak księżniczka Disneya, ale super. O, tutaj już się wplątują pasma niezakręcone. Dobra, kręcę dalej, wracam niedługo. Kończymy już powoli z tą burzą loków. Mogę wam powiedzieć, że całość jeszcze nie zajęła mi 30 minut, co jest dla mnie super szokujące, bo z taką ilością kudłów na głowie zajmuje mi to zazwyczaj ponad godzinę i dlatego w ogóle nie kręciłam sobie nigdy włosów do szkoły, chociaż chciałam.
Miałam znajome, które to robiły codziennie rano i ja się dziwiłam, że one mają na to czas. A po czasie zrozumiałam, że kiedy ja się czeszę w dwa warkocze, to właśnie jeden z tych dwóch warkoczy jest grubości ich jednego z całych włosów, więc po prostu mam tych włosów więcej. Jaki świński ogonek się zrobił, matko! I po prostu zrozumiałam, że to będzie tyle zajmować, bo ja mam dużo, dużo więcej włosów na głowie. Co prawda ostatnio zaczęły mi one wypadać, ale nadal jest ich dużo, więc czekam, aż jeszcze będzie ich mniej. I wcale nie narzekam na to, że mi one wypadają. Powiedziałabym wręcz, że będzie łatwiej na obozach. Dobra, więc tak się prezentuje moja głowa po zakręceniu włosów. I tak, jest super. Jak na osobę, która jest jednostronnie ułomna, w sensie chodzi o to, że z tej strony dużo lepiej mi wychodzi kręcenie włosów niż z tej. Muszę przyznać, że ta lokówka, która w tym momencie postawiłam ją sobie z tyłu, bo nie chcę jej przerzucać w trakcie rozczesywania włosów. Ta lokówka ułatwia wszystko, jest super, jest naprawdę sztos. I w ogóle jestem w ciężkim szoku, że to jest tak łatwe, więc przechodzimy teraz do dość istotnego punktu, czyli rozczesujemy wszystko i wzięłam do tego właśnie grzebyczek od tej lokówki, z tego zestawu, i rozczesujemy je w taki sposób, żeby wszystkie weszły na swoje miejsce jakby, czyli najczęściej oznacza to, żeby zrobiła się taka jedna tafla, coś w ten deseń. I jeszcze widzę, że będę musiała sobie poprawić przód, i bo chyba chcę zrobić Victory Rolls, ale nie jestem pewna. Dobra. I po rozczesaniu stało się tak, że właśnie troszkę one mi się rozprostowały, ale nie jest tak źle, jak myślałam, że będzie. I teraz tak, muszę ustawić i obczaić, w którą stronę ona się kręci, bo muszę zakręcić te dwa przednie pasma w taki sposób, żebym mogła je później nawinąć na palec, wysprejować i przypiąć. O, w taki sposób z tyłu głowy. Ona mi już piszczy, że się nagrzała. O! Jedna kreska baterii, musimy się śpieszyć. No i ta, stało się to, co myślałam, czyli nie ogarnęłam kierunku w którym kręcę. Czyli zamiast zawinąć się tak, loczek zawinął mi się tak. Ale dobra, to nic nie szkodzi. Ja lokówkę wyłączam, odstawiam do ostygnięcia i później ją podłączę do ładowania. I to będzie idealny czas, żeby w tym momencie pójść po wsuwki i spróbować ogarnąć całość włosów do końca. I oznacza to, że pokażę Wam się za chwilę już z efektem końcowym na głowie chyba. No więc witajcie kochani, z tej strony Lykosia. Już w tym momencie wykonałam całą tam fryzurkę, w miarę spięłam te włosy, dość szybko to zrobiłam, bo nie miałam czasu teraz bardzo układać tych włosów, plus miałam ochotę zrobić taką takiego młodego dorosłego, który wychodzi sobie na imprezę w latach 50., wczesnych 50. i przypomnę, że amerykańskich 50. No i co? I tak się prezentuje cały look, całe moje włosy. No. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dobra, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, na ile oceniam lokówkę od Garrett Electronics. Myślę, że 9 na 10, bo pierwszy raz korzystam z czegoś takiego i jest to super rzecz. Muszę przyznać, że jest na tyle prosta w obsłudze i na tyle szybka, że będę z niej korzystać nawet na co dzień, czyli do takich wyjść na uczelnię po prostu. Jak mi się zachce mieć kręcone włosy, to będę miała na to czas, bo będzie to szybkie i będę mogła zrobić to szybko, bez wstawania, specjalnie godzinę wcześniej.
Przypominam wam o kodzie rabatowym na 20% na sklep internetowy Garrett Electronics. Kod brzmi oczywiście Lykosia20. Będę wam o nim przypominać na moim Instagramie co jakiś czas, żebyście nie zapomnieli o tym i żeby każdy z was miał szansę z niego skorzystać. A tymczasem trzymajcie się i widzimy się już w następnym filmiku. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło i cześć!